Siemanko, witam bardzo serdecznie. Wracamy po raz kolejny z materiałem. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, co cię powstrzymuje. Co cię powstrzymuje, co sprawia, że nie możesz schudnąć, nie możesz zbudować tej sylwetki, o której marzysz, zmienić swojego wyglądu, zbudować silnego ciała, mięśni, tak, sprawnego organizmu. Co powstrzymuje cię przed osiągnięciem jakiegokolwiek sportowego celu? Czy będzie to sportowy, zdrowotny, żywieniowy, jakikolwiek by nie był, czym są sprawy, które zazwyczaj nas powstrzymują? No i co? Zacznijmy sobie w takim razie od takiego podziału, dość oczywistego, na to, co może być powodem, dla którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć czegoś. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to są czynniki zewnętrzne. Czynniki zewnętrzne, taka dość szeroko pojęta grupa, i mamy też czynniki wewnętrzne. Omówimy sobie po kolei to, co może sprawiać, że nasz sukces, nasze skrzydła zostają podcięte już na samym początku drogi. Jeżeli damy sobie, pozwolimy sobie na to, żeby pewne sprawy miały na to wpływ. Bo musimy przyjąć, że to od nas zależy, czy będzie ostatecznie ten sukces w naszym zasięgu, czy będzie nam naprawdę trudno dokonać to, o czym myślimy w chwili obecnej, tak? Być może jest to już kilka miesięcy, lat, nie wiem, różnie bywa, ale najczęściej to, co słyszę z opowiadań, z rozmów z klubowiczami, z osobami spoza klubu, jest to, co nazywam czynnikami zewnętrznymi. Czyli na przykład, o, jest zła pogoda, dlaczego nie ćwiczysz? No bo dzisiaj deszcz padał, jutro było za ciepło, a przedwczoraj jeszcze inaczej, tak? Kompletna bzdura. No ale co z tym zrobić, z czymś takim? No, jeżeli dana osoba nie zrozumie tego, że bardziej zależy jej na tym, co chce osiągnąć, niż zwracać uwagę na to, czym jest ten czynnik zewnętrzny, no to będzie tutaj ciężko komukolwiek przemówić do takiej osoby. Jeżeli jesteś jedną z takich osób i zazwyczaj zwracasz uwagę na to, co się dzieje poza tobą, poza twoją osobą, być może powinnaś zwrócić bardziej uwagę na swój cel, na to, co chcesz osiągnąć i w jaki sposób, czy jest to realne, czy jest to możliwe dla ciebie, w jakim czasie chciałbyś to osiągnąć, a dopiero potem zająć się tymi czynnikami, które w jakiś sposób może mają i wpływ, ale są do przejścia, zdecydowanie. Kolejnym z takich czynników może być rodzina. Często słyszę, mam dzieci, nie mam czasu, nie mogę tego zrobić. Jak bardzo zależy ci na tym, żeby na przykład schudnąć 10 kg. Odpowiedz sobie na to pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze dzisiaj? Zajęcie się dzieckiem, ok, super ważna sprawa, aczkolwiek jeżeli ta nadwaga w ciągu najbliższych 10 lat powiększy się z 5 czy 10 do 20 czy 50 kg, kto zajmie się twoim dzieckiem za 10, 15 czy 20 lat? Czy zastanawiasz się nad tym już dzisiaj? Czy może ważniejsze jest te 5 minut, które mogłabyś czy mógłbyś poświęcić na kilka różnych ćwiczeń? Być może przygotowanie lepszego posiłku, zadbanie o to, żeby był on bardziej odżywczy, zawierał mniej cukru. Tego typu czynniki zewnętrzne, jak rodzina, to jest zawsze tylko i wyłącznie zasłonka, która powoduje, że nie chce nam się zwrócić bardziej uwagę na to, na czym nam naprawdę powinno zależeć. Może tego jeszcze nie rozumiemy, może jest nam jeszcze ciężko dotrzeć, ale rodzina jest jedną z kolejnych spraw, które może powodować, że powstrzymuje nas to przed osiągnięciem celu. Inną sprawą jest praca. Często również słyszę, mam taką i taką pracę, nie jestem w stanie trenować. Okej, być może nie będziesz trenować 4-5 razy w tygodniu, o godzinie 16 i 18, tak jak większość ludzi, ale jeżeli pracujesz na 14, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trening zrobić rano. Są takie możliwości u nas w klubie. Jeżeli nie możesz przyjść w godzinach otwarcia, przygotowujemy plany treningowe takie, aby były one dostosowane właśnie indywidualnie do ciebie, żebyś mógł czy mogła trenować sobie w zaciszu swojego własnego domu, wyjść na podwórko, zrobiła się piękna wiosna i tak naprawdę realizować ten swój cel. Pora roku, pogoda, tak, wszystko możemy znowu obrócić przeciwko sobie, jeżeli tylko chcemy. Nie róbcie tego. Ostatnią kwestią są zawsze finanse. Na tym każdy się skupia, ciężko powiedzieć, żeby nie miało one żadnego znaczenia. Jednak, gdy ktoś
przyjmuje z góry, że nie jest w stanie sobie pozwolić na ćwiczenie z trenerem, z pewnością nie będzie go na to stać. Z drugiej strony, jeżeli odrzucimy pewne używki, jakieś niezdrowe przekąski, atrakcje, które nie są do końca nam potrzebne, gadżety, których kupujemy dzisiaj dziesiątkami, leżące później w domu, niepotrzebne, moglibyśmy te pieniądze przeznaczyć na trening z profesjonalnym trenerem, zrobić coś dla siebie, nauczyć się czegoś nowego i na podstawie tych umiejętności docierać do swojego celu, realizować swoje marzenia i powiedzmy modyfikować swój wygląd, dbać o swoje zdrowie, współpracować z konsultantem żywieniowym u nas na przykład i w ten sposób dążyć do realizacji swojego postanowienia, które mamy. Ok, czyli te wszystkie czynniki zewnętrzne to tak naprawdę tylko i wyłącznie wymówki. Wymówki, ponieważ jeżeli czegoś naprawdę chcesz, będziesz w stanie to zrobić, zmienisz swoje życie w taki sposób, że będą te sprawy możliwe do wykonania. Tylko i wyłącznie od Ciebie to zależy, nikt inny nie jest w stanie tego zrobić, a jak tego dokonać, musisz tę drogę wybrać sam. Jeżeli nie wiesz, przyjdź do nas, zapytaj i postaramy Ci się pomóc. Sami przeszliśmy taką drogę, więc wiemy doskonale, jak to zrobić. Drugą grupą czynników, o których jeszcze nie mówiłem, są czynniki wewnętrzne. Tutaj na pewno jest troszeczkę trudniej pokonać je samodzielnie, ponieważ często są to rzeczy typu strach, perspektywa jakiejś ciężkiej pracy, dużego wysiłku. Są osoby, które nie są do tego przyzwyczajone i nagle, gdy okazuje się, że trening, który zaczynają, jest dużo cięższy niż im się mogło wydawać i tak wychodzi troszeczkę sytuacja, że trzeba jednak do przodu przejść bez względu na to, jak duży wysiłek jest, im więcej go wykonamy, tym większe szanse na powodzenie, tak? Więc taka perspektywa ciężkiej pracy też często jest czynnikiem powstrzymującym wiele osób przed realizacją swojego celu. Kolejnym czynnikiem jest lęk przed niepowodzeniem. Sam znam to, wiem doskonale, jak bardzo często w różnych sytuacjach, dokonując wyborów, czy zrobić to A, czy B, boję się o to, że coś mi nie wyjdzie. Zastanawiam się, jakie mogą być tego konsekwencje. Najczęściej jest to jakieś, powiedzmy, upokorzenie. Może być to sytuacja, w której inni widzą nas, a w której nie chcielibyśmy się znaleźć publicznie. No cóż, z tym pozostaje jedynie walczyć w taki sposób, żeby przyjść do miejsca, w którym nikt nie będzie zwracał na to uwagę, że coś nam nie wychodzi. Tak jak to bywa u nas. Na naszych treningach nikt na pewno nie będzie się z Ciebie śmiał. Nikt nie będzie zwracał uwagi na to, że czegoś nie umiesz, że nie potrafisz, ponieważ często sami ludzie tego, którzy trenują tutaj u nas, nie potrafią, uczą się, wykonują kolejne kroki, progres, tak, po to tylko i wyłącznie, żeby udowodnić samym sobie, nikomu innemu, że jest coś możliwe. Ciężkie ćwiczenia fizyczne przekładają się później na życie codzienne, gdzie wyzwania różnego rodzaju, codzienne małe problemy nie wydają się już takie trudne i ciężkie do pokonania, więc warto trenować coś takiego i nie bać się tego, a jedynym sposobem jest po prostu wejście tutaj do nas, spróbowanie tego treningu i przekonanie się na własnej skórze, że nic takiego nie może się stać podczas treningu, żadne upokorzenie, nic tego typu nie ma miejsca. Tak? Kolejnym powodem, już jednym z ostatnich, o których tak przychodzi mi dość szybko na myśl, może być brak wiedzy, brak doświadczenia, brak umiejętności i informacji na temat tego, w jaki sposób zrealizować coś, tak? Jeżeli ktoś ma cel sylwetkowy i od wielu lat próbuje, walczy w kuchni, gotuje, przeróżnych diet zastosował, 2000 różnych pomysłów, gotował w ten sposób, nie jadł tego, jadł tylko to i tak dalej. Nie chcę celowo wymieniać jakichś konkretnych sposobów odżywiania, ponieważ jest ich tutaj mnóstwo i nie polecam nikomu w ciemno jakiegoś konkretnego sposobu bez konsultacji z taką osobą, ale sami doskonale wiemy, jak to jest, ponieważ przechodziliśmy tą ścieżkę, próbowaliśmy to robić samodzielnie, po czym zwróciliśmy się sami do specjalistów, wykształciliśmy się w tych dziedzinach po to, żeby teraz być w stanie profesjonalnie oferować te usługi Wam i nie, żeby nie było w nich żadnego przypadku, tak? Nikt tutaj nie przychodzi do nas z jakimś problemem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, jeżeli są to problemy sylwetkowe,
Nie mówię tu o problemach zdrowotnych, do których rozwiązania przekonujemy ludzi u lekarzy, którzy są do tego, żeby właśnie zająć się problemami zdrowotnymi. Mówimy tutaj o problemie sylwetkowym, o jakichś drobnych dysfunkcjach organizmu, które następują poprzez to, że się nieodpowiednio odżywiamy. Tak? Jedną z takich rzeczy jest nadwaga. Nadwaga jest po prostu konsekwencją dysfunkcji organizmu, nieprawidłowej jego pracy, no i magazynowaniu nadmiernej tkanki tłuszczowej. Jak się tego pozbyć? No, tak jak wiecie, istnieje miliardy różnych sposobów, które sprzedawane są przez speców od marketingu na różnych stronach internetowych i jak się nie jedna z Was przekonała sama na własnej skórze, nie każdy z tych sposobów działa. A dlaczego? Ponieważ jest to ogólna metoda, którą nie została ona dopasowana do potrzeby danej jednostki. My działamy zupełnie odwrotnie. Przychodzi do nas ktoś, kto ma dany problem, wykonujemy pełny wywiad żywieniowy, wysyłamy go na badania krwi i dopiero wtedy rekomendujemy jakiś konkretny sposób działania. Inaczej się nie da, bo jak możemy sobie z powietrza wymyślić, co danej osobie dolega, kim ona jest, w jakim stanie zdrowia się znajduje, czym się zajmuje, jak się odżywia, jak żyje. Zbyt wiele różnych czynników ma na to wpływ. Zatem jeżeli szukacie rozwiązań, nie wiecie, jak sobie poradzić z tym, co Was powstrzymuje, zapraszam do nas na bezpłatną konsultację, intro bez zadyszki tak zwane, w czasie której porozmawiamy wspólnie sobie na ten temat, co Was powstrzymuje przed osiągnięciem Waszych celów, jakie są to cele, jak szybko chcielibyście je osiągnąć, jak to zrobić u nas, w jaki sposób możemy Wam pomóc. Zapraszam Was bardzo serdecznie na naszej stronie box74.pl, na samym środku duży baner. Klikacie, umawiacie się na dowolnie wybraną przez siebie godzinę. Jeżeli tam nie ma takiej godziny, to zgłaszacie się do nas telefonicznie i my podamy Wam alternatywną godzinę. Spotykamy się i zaczynamy działać. To tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki i do zobaczenia następnym razem.